Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony Marta Nawrocka. Zawodowo pomagam małym, średnim i bardzo dużym firmom prowadzić ich kanały social media, budować strony internetowe i układać strategie marketingowe. Witaj w podcaście Social Media Strategicznie, w którym dzielam się z Tobą wskazówkami na to, jak odnieść sukces w biznesie online. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego warto być ze swoją marką w social mediach. Na pewno zgodzisz się ze mną, że znaczenie mediów społecznościowych w biznesie rośnie w zawrotnym tempie. Każdego dnia milion osób, czyli 11 nowych użytkowników na sekundę, zakłada konta w mediach społecznościowych. Coraz więcej też korzysta z nich regularnie. To oznacza, że Twoja marka osobista lub firmowa powinna z tego skorzystać, jeżeli zależy Ci, by przetrwała. W dzisiejszych czasach, w dobie naszej pandemii i w dobie tego, co spotkało świat, znaczenie mediów społecznościowych i znaczenie świata online jest jeszcze większe. Grzechem byłoby nie korzystać z tego niesamowitego wzrostu popularności portali społecznościowych, w których twoi odbiorcy są niemal w każdej chwili i angażują się w relacje ze swoimi ulubionymi markami. Nie czujesz się przekonana? To słuchaj dalej. Prowadzenie swojej marki do mediów społecznościowych generuje więcej biznesu i sprawia, że lepiej komunikujesz się z klientami i obsługujesz ich na wyższym poziomie. Badania przeprowadzone przez Ho Hootsuite Pokazują, że 71% osób chętnie poleci markę innym, jeśli mają z nią pozytywne doświadczenia w mediach społecznościowych. W tym wszystkim nie chodzi o to, by stać się sławną, ale by być kojarzonym z byciem ekspertem, ekspertem w konkretnej tej niszy. Nie ilość polubień czy obserwujących jest najważniejsza, a bycie dla ludzi pierwszym wyborem w swoim obszarze działania. Potrzebujesz jeszcze więcej konkretów? Oto na pięć najbardziej moim zdaniem kluczowych korzyści z wprowadzenia swojej marki do social media. Punkt pierwszy: zwiększenie świadomości marki. Pamiętaj, że w dzisiejszych czasach właściwie zawsze mamy przy sobie laptop, tablet lub telefon z, z dostępem do internetu. Oznacza to, że praktycznie wszystkiego szukamy w sieci: produktów, usług, porad, a często nawet przyjaźni czy miłości. Chyba zależy Ci, aby Twój potencjalny klient znalazł cię pierwszą, kiedy następnym razem będzie poszukiwał czegoś związanego z Twoją branżą. Bądź w sieci i wyprzeć konkurencję, która jeszcze nie buduje świadomości swojej marki. Punkt drugi. To budowanie wizerunku eksperta. Dzielenie się swoją wiedzą może przynieść Ci wiele korzyści. Odbiorca Twoich treści zobaczy, że znasz się na rzeczy, nabierze do Ciebie zaufania i chętnie skorzysta z Twoich produktów czy usług. Punkt numer trzy. Budowanie relacji i zaangażowania. Jest to niezwykle istotny element budowania sukcesu marki. Odpowiadanie na pytania, zauważanie potrzeb naszych odbiorców, interakcja z nimi to budowanie lojalności i większe prawdopodobieństwo, że osoba, która konsumuje nasze bezpłatne treści, stanie się naszym klientem. A jak już do tego dojdzie, to podtrzymywanie relacji, relacji sprawi, że będzie do nas wracać i polać nas innym. Punkt numer czwarty to natychmiastowa dystrybucja się treści. Nic nie wypromuje się samo. Samych artykułów blogowych powstaje każdego dnia, uwaga, uwaga, ponad 4 miliony. Nie wystarczy tylko opublikować wartościowego wpisu, by twoja grupa docelowa go przeczytała. Media społecznościowe pomagają promować content, który tworzysz. Dzięki social mediom łatwiej też poinformujesz swoich odbiorców o planowanych akcjach, promocjach czy wydarzeniach. Powinnaś być w sieci, by prezentować siebie, swoje produkty i usługi. Wykorzystaj to, że wszyscy teraz żyjemy w dwóch rzeczywistościach prawdziwej i wirtualnej. Buduj relację i zaangażowanie, zwiększaj zasięgi, wykorzystaj siłę poleceń. Wyróżnij się z internetowego tłumu i wyprzeć swoją konkurencję.